Krosnowicach w kościele św. Jakuba Apostoła odbyła się gala 14. Międzynarodowego Festiwalu imienia Ignacego Rejmana. Festiwal od 2002 roku organizowany jest co roku przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic. No, to jest popularyzacja muzyki Ignacego Rejmana, naszego rodaka. Historia Krosnowic nie zaczęła się w 1945 roku. Tu żyli i pracowali ludzie, którzy byli różnych nacji, bo przecież żyli tu i Czesi, i Niemcy, teraz my Polacy. Jesteśmy na styku trzech kultur i po prostu popularyzujemy muzykę tego kompozytora, który był mieszkańcem tej ziemi, a konkretnie Krosnowic. Kto jest organizatorem? Organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Krosnowic. Wsparcia finansowego udzieliła nam gmina Kłodzko, starostwo powiatu, ośrodek kultury gminy Kłodzko, a także sponsorzy. Starostwo powiatowe ma patronat honorowy nad tym festiwalem. Jesteśmy dumni z tego patronatu. Oczywiście wiąże się to z pewnymi wydatkami, ale uważam, że warto je ponosić na kulturę, zwłaszcza kulturę promującą naszych rodzimych twórców, bo uznaję, że ten, kto się urodził na ziemi kłodzkiej, nawet kiedy była jeszcze niemiecka, to też jest nasz twórca. W tym roku po raz kolejny gościem honorowym festiwalu była praprawnuczka kompozytora Christel Keven, która przyjechała z Niemiec, z Berlina. Ich fühle mich wunderbar, dass ich hierher kommen darf und dass ich das alles miterleben darf. A kiedy pani się dowiedziała o tym, że taki festiwal jest organizowany tutaj w Polsce, w Krosnowicach? Ungefähr vor 10 Jahren habe ich das erfahren. So viel Freundlichkeit, wie ich hier erfahre und so viel Freundschaft, also das kenne ich sonst gar nicht. Ich liebe die Musik, besonders die Christkindlmesse von Ignaz Reimann, aber sonst liebe ich alle Musik. Dzisiaj prezentuje się 5 zespołów churalnych, mianowicie Zdolni Dobruć z Czech, chór Kampanula, Krosnowickie Towarzystwo Śpiewacze, chór Lutnia. Zaprezentujemy samodzielnie 3 pozycje. O głowo pełna cierpień, to jest Jana Sebastiana Bacha. Ave Maria, oczywiście nie Gunoda, inna, zobaczymy, dosyć ciekawa. I Laudate Dominum. Głównym punktem programu będzie msza Kurzweil Mess Ignacego Rejmana, którą zaśpiewają połączone chóry Lutnia i Opolski Chór Kameralny pod kierunkiem, pod dyrygenturą pana Mariana Bilińskiego z Opola. Państwo, jak często uczestniczycie w takich festiwalach? No, my mamy taki przywilej, powiem, albo zaszczyt, że myśmy uczestniczyli, czyli Opolski Chór Kameralny, od samego początku tworzenia i działalności tego festiwalu. To znaczy, w pierwszy raz festiwal odbył się w Wambierzycach i myśmy inaugurowali ten festiwal właśnie mszą C-dur Ignaca Rejmana i później rok rocznie, czy to w Wambierzycach, czy w Krosnowicach, czasami w obu tych ośrodkach, Opolski Chór Kameralny przygotowywał jakąś nową, starą oczywiście, ale nową mszę Ignaca Rejmana. W przyszłym roku 15. Festiwal Rejmana. Są bogate projekty, są bogate plany. Jest także pomysł na to, żeby ten festiwal zahaczył o dzielnicę Wrocławia, o takie osiedle, Ołtaszyn, gdzie Rejman podczas studiów w seminarium nauczycielskim tam pracował, a w tej szkole także i ja pracowałem kiedyś. Ale o tym się dowiedziałem dopiero w Krosnowicach. Thank you.